Hej, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Daj Jednego. Po raz kolejny mam dla was lejsy z serii Max mocno pogięte. Tym razem jest to słodkie chili. Dziś w trochę innym stylu, bo z półlotu ptaka, a raczej z lotu pół ptaka. W każdym razie bez mojej facjaty. A przyszła jesień i małymi krokami zbliża się także zima. Dni robią się coraz krótsze, a co za tym idzie, moje główne źródło światła jest dla mnie dostępne tylko w konkretnym przedziale czasowym. A nawet w godzinach przedpołudniowych o tej porze roku za oknem powszechnym zjawiskiem jest zwyczajna szarówka. A może to po prostu moje brudne okna. W każdym razie, z dnia na dzień będzie robić się coraz ciemniej, a i ja z uwagi na godziny pracy nie zawsze będę w stanie nagrywać za dnia. Dlatego też postanowiłem spróbować czegoś nowego i właśnie teraz w tej chwili wymyśliłem na to nazwę. Odcinkowy podcast. Co z tego, że z obrazem? Nowy rodzaj podcastów. Hashtag ustalamy trendy. Odcinkowy podcast to nic innego jak kolejny w serii odcinek Daj Jednego, lecz nie ze mną, a z chipsami w roli głównej. Poza brakiem mojego i tak źle wyglądającego jestestwa, formuła i schemat odcinka pozostaną takie same. Takie odcinki pojawiać się będą sporadycznie, a przynajmniej do czasu, gdy wyposażę się w lepsze oświetlenie. A może taka forma akurat komuś się spodoba? W każdym razie, napiszcie w komentarzu, co sądzicie o idei odcinkowych podcastów, a teraz przejdźmy już do konkretów i spróbujmy dzisiejszego smaku. Chipsy wyglądają właśnie tak, a mnie nie pozostało nic innego jak tylko je spróbować. To co mogę powiedzieć to to, że chipsy w głównej mierze są słodkie, ale ten posmak tego chili faktycznie gdzieś tam jest. Smakuje tak jak powinno. Gardła mi nie wypaliło. To co jeszcze mogę dodać to to, że chipsy po zjedzeniu kilku naraz są bardziej słodkie niż ostre, więc dla mnie jest to chyba plus. A oceny, jeżeli chodzi o Lejsy Max, mocno pogięte, słodkie chili, pojawią się właśnie na ekranie. To by było na tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Ja jestem Marcin. Na razie.